może tak naprawdę mała refleksja ze strony przewodniczącego Komisji Sposób. Jeżeli chodzi przede wszystkim o kwestię dotyczącą objęcia dodatkowych akcji dla Olympii i dla GKN-u. Szanowni Państwo, po pierwsze z dużą ostrożnością wsłuchuje się głos Pana Prezydenta Sipory, który mówi, że stać nas na takie wydatki. Panie Prezydencie, jeżeli stać nas na takie wydatki, to ja bardzo proszę rzucić 1 000 000 zł na oświatę. Tam też są potrzeby, spore potrzeby, nie tylko zresztą na oświatę, ale też na inne działy, na chociażby wydział poświęcony kulturze. Mówię o tym między innymi dlatego, że chociażby pierwsze liceum ogólnokształcące od lat nie może wyprosić się o pieniądze dotyczące chociażby wymiany stolarki okiennej, która kiedyś została rozpoczęta, nie została skończona, a szkoda. A szkoda, Pan Prezydent teraz będzie częstym gościem w szkole, mam nadzieję, że to zauważy. Mówię o Panu Prezydencie Sikorze przy okazji też. Radni od lat dopominają się różnego rodzaju materiałów, informacji o finansowaniu spółek sportowych i nie do końca je otrzymują, albo otrzymują tak zwane szczątki tych informacji. Ja, Pan Prezydent, mam nadzieję, że sobie przypomina, wielokrotnie prosiłem także 1 lutego na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Sportu, prosiłem o informację, pełną informację, jaki jest zasób finansowania ze strony spółek sportowych od momentu powstania spółek sportowych. I tak naprawdę, Panie Prezydencie, nie doprosiłem się takiej informacji, mimo Pana osobistych zapewnień, że takie informacje otrzymamy, bo myślę, że tutaj nie tylko ja mam pewne takie wątpliwości. Więc czym mniej informacji otrzymujemy, proszę Państwa, tym bardziej wzbudza to nasze zaniepokojenie, a my wszyscy jesteśmy głęboko przekonani, że tak, chcemy wspierać sport, nawet ten zawodowy, ale wspierać, a nie finansować. I myślę, że czas najwyższy na zmianę pewnych proporcji, że zauważymy, że w większym stopniu zaczną go finansować sponsorzy, a w coraz mniejszym stopniu miasta. Jeżeli taka tendencja się pojawi, to radni z wielkim zadowoleniem to przyjmą. To jest ta kwestia. Następna dotyczy chociażby interpelacji, którą składa mój klub. Między innymi dotyczyło to także finansowania, między innymi dotyczyło to spółek sportowych. I proszę Państwa, na 4 bardzo ważne pytania my otrzymujemy po jednym zdaniu odpowiedzi na każde. Panie Prezydencie, to nie jest poważne traktowanie radnych. Nawet jeżeli te pytania są niewygodne, to trzeba spróbować na nie odpowiedzieć, żebyśmy my przynajmniej mieli jakąś świadomość, że ktoś nas traktuje poważnie. A wydaje mi się, że taka odpowiedź tylko świadczy o jednym. Macie Państwo coś do ukrycia, więc wolicie nie odpowiadać. To jest ta kwestia. Podsumowując to, my, radni Komisji Sportu, przymierzamy się do ponownego porozmawiania o finansowaniu spółek sportowych. Ja myślę, Panie Prezydencie, że to chyba już jest czas najwyższy, by usiąść wspólnie do stołu razem z radnymi, a także tymi radnymi, którzy może nie są w Komisji Sportu, a bardzo ta kwestia ich interesuje, by usiąść do stołu i spróbować stworzyć jakiś realistyczny plan finansowania tych spółek sportowych. Otóż ja czuję się wprowadzony przez Pana Prezydenta w błąd, bo na początku tej kadencji Pan Prezydent zapewniał Radę Platformy Obywatelskiej, że ten strumień pieniędzy na zawodowy sport będzie ograniczany. Tymczasem odnoszę wrażenie, że nie tylko nie jest ograniczany, ale czasami płynie bardziej warstwym potokiem. I te pieniądze płyną nie tylko z budżetu miasta, ale także płyną na ten sport zawodowy ze spółek miejskich. Zgadzam się z radnym Szymańskim, że powinniśmy porozmawiać o zmianie proporcji. Miasto nie powinno być głównym sponsorem tych spółek i miasto nie ma obowiązku być de facto pracodawcą zawodowych sportowców i zawodowych działaczy sportowych. I jestem w tej sytuacji trochę w kropce, bo w tej uchwale, którą tutaj, na którą będziemy za chwilę robić głosowanie, jest wiele punktów, z którymi się zgadzam. Niemniej jednak chciałbym dać wyraźny sygnał mojego sprzeciwu wobec takiego sposobu finansowania spółek sportowych i w tym głosowaniu będę głosował
przeciwko. Zakładamy to po to, żeby mniej nakładów na sport włożyć i żeby to było bardziej, bardziej oczywiste, bardziej czyste, bardziej na stole. Bardzo mi się podobało wtedy. Pan prezydent nawet powiedział, że 50% dołoży miasto i spodziewa się pan 50% od sponsorów. Sponsorów, które pozyska klub. I do tego przed dzisiejszym głosowaniem chciałbym, żeby pan prezydent powiedział, jak to się ma. Ile pozyskuje klub, czyli, bo my nie mamy takiej wiedzy. Nie, ja nie wiem na przykład, ile kluby sportowe pozyskują z biletów, ile pozyskują od sponsorów, a ile wynosi sponsoring miasta. Z tym, że do miasta dolicza również to, co przekazała miejska spółka, czyli wodociągi i, jak mówią, co nie jest wykazane, inne grudziąckie spółki miejskie. Bo uważam, że to jest pieniądz miasta, czyli miejski wkład. Ale chciałbym na drugiej szali zobaczyć, ile tych pieniędzy pozyskały kluby. Rzeczową odpowiedź na pytanie. Zgodnie z ustawą przesuwamy termin zgodny z rady szpitala o 9 miesięcy i tutaj nie ma z nas wątpliwości, 19 milionów z VAT-em. Będzie jest to jakaś prolongata spłaty, ale z tych pieniędzy dajemy właśnie na sport zarodowy 1 785 000. Moje pytanie do pana prezydenta, czy my pokrywamy zadłużenie tych spółek, czy to będzie na wsparcie tego sportu dalej? Bo takiej wiedzy nie posiadam. Informując państwa kiedyś o założeniach rozwoju sportu w naszym mieście, to ileś lat temu to było przed powstaniem spółek akcyjnych. Chcę przypomnieć państwu, że spółki akcyjne to nie jest jakaś propozycja prezydenta. Jest to wymóg licencyjny Polskiego Związku Piłki Nożnej i wymóg licencyjny władz sportu żużlowego, że te kluby mogą funkcjonować tylko i wyłącznie w formie spółek akcyjnych, to co do zasady. Więc to nie jest tak, że taki był genialny pomysł. Tak po prostu wszystkie kluby w Polsce funkcjonują. Jak w formie spółek akcyjnych, jeżeli chodzi o kluby ekstraligi, kluby pierwszoligowe i wyższe. Innej formy funkcjonowania klubów nie ma. Wspierać, a nie finansować. Ja myślę, że wspieranie klubów, jeżeli chodzi o miasto, gminę Grudziądz, to polega na tym, żeby dofinansowywać, bo innej formy wspierania, czy to w formie zachęt, czy pisania pozytywnych informacji, no to nic taka forma nie daje. Wspieranie klubów polega na finansowaniu i na pomocy organizacyjnej i na rozbudowie infrastruktury. I co my czynimy? Pytanie byłoby kierunkowe, czy chcemy w Grudziądzu sport, czy nie chcemy sport i co to jest ten sport w ogóle. Czy sportem jest sport masowy, imprezy, w których startuje 4000 dzieci. Naprawdę przypomnieć państwu moją decyzję jeszcze jako wiceprezydenta, że zrezygnowaliśmy z organizowania memoriałów poświęconych pamięci Bronka. Na wieży, na stadionie, właśnie na rzecz sportu masowego, uznając wtedy, że taka forma uczczenia pamięci jest lepszą. Oczywiście można by zrobić memoriał, zapłacić 1,5 miliona za przyjazd już tam gwiazd i tym gwiazdom zapłacić i mieszkańcy nie oglądają. My dajemy dla mieszkańców oprócz wydarzeń kulturalnych, których mamy ogromną ilość w naszym mieście, wydajemy widowiska sportowe. Pytanie, czy nas stać na to, żeby zapłacić. Zgadzam się z państwem, któryś z państwa mówił, że 50%. Jasne. To by było idealne założenie, że 50% dopłaca właściciel, czyli miasto, gmina, a drugie 50% radzi sobie klub sam, ściągając sponsorów. Tak jest mniej więcej w GKN-ie. Do tego jeszcze muszę państwu powiedzieć, że dochodzą inne działania klubu, jak bilety, karty i sponsorzy inni. Ja wiem, pan radny Szymański ma rację, czas na zmianę proporcji, ale to jest takie hasło, bo ja też bym tak chciał to zrealizować, to hasło, żeby sponsorzy było więcej sponsorów, a mniej, żebyśmy my dopłacali. To każdy by tak chciał i takie działania są czynione nieustannie. Natomiast w naszym otoczeniu biznesowym i w naszym regionie nie ma tych sponsorów, po prostu nie funkcjonują. Być może, jeżeli rozwiną się firmy, które się rozwijają w tej chwili, są na etapie inwestowania, wielu kredyty te firmy wzięły,
jeżeli się rozwiną, jeżeli powstaną, to ich udział w sponsorowaniu sportu wyczynowego będzie większy. Traktuję, panie radny Szymański, bardzo poważnie państwa radnych. Te wszystkie wyniki finansowe spółek przekazywałem panu radnemu osobiście. To nie było pisemnie, bo ponieważ pan to na komisji raz prosił, na jednej komisji, na drugiej, i ja te dane panu przekazałem. To nie ma żadnej tajemnicy. Spółki monitorowane są przez nadzór właścicielski na bieżąco. Na bieżąco. Tam się nic takiego nie dzieje, żeby nie można było państwa poinformować o tym. Pieniędzy na spółki co roku więcej nie wydajemy. Dajemy te same kwoty od samego początku. To jest 2,5 miliona złotych dokapitalizowania do Olimpii i 2 275 tysięcy do BKR. Budżety obydwu klubów są mniej więcej zbliżone. Mówię to o wielkości od 5,5 do 5 milionów 800 tysięcy rocznie. Dochody z biletów na Olimpii jeszcze nie mam, bo te imprezy cały czas trwają, ale jeżeli chodzi o BKR w tym roku, to było około 830 tysięcy złotych. To państwu może nic nie mówi, ale dochody w roku 2015, jeżeli chodzi o BKR, to były 670 tysięcy, czyli w tym roku zwiększono bodajże procentowo, to tam nie wiem, o kilkanaście procent, co jest dużym wynikiem. To jest dużym wynikiem, jeżeli chodzi o ten typ zwiększenia wydatków. My musimy się zdecydować jako radni, czy chcemy mieć ten sport, czy nie, bo bez dokapitalizowania tego sportu nie będzie. Nie będzie co dwa tygodnie 2-2,5 tysiąca średnio widzów na meczach Olimpii i nie byłoby 7 tysięcy, bo taka jest frekwencja mniej więcej na meczach WKR. Ja państwu to proponuję, żeby tak było. To dofinansowanie jest niezbędne, bo ludzie oprócz pracy to powinni mieć pójść gdzieś na wydarzenia kulturalne i na wydarzenia sportowe, na jeszcze inne wolne spędzenie czasu, czy jak tutaj rekreacja, czy wycieczki rowerowe, piesze, czy inną formę spędzenia wolnego czasu. Jest to niezbędne w naszym osobniczym rozwoju. To nie tylko praca i nie tylko dom. To jeszcze jest coś innego na zewnątrz. Podobnie radny Szymon Gurgin mówił, że strumień pieniędzy budzi jakieś emocje, owszem, nie? I też mówi, że pod warunkiem znalezienia sponsorów. No, odpowiedź jest zbliżona, tych sponsorów po prostu nie ma. Być może, jeżeli będzie, a jest w tej chwili ożywienie gospodarcze, wśród różnych firm jest, to nie ulega wątpliwości, bo brakuje ludzi do pracy, firmy nie tylko nowe, ale istniejące firmy się rozwijają, widać to również po różnych opłatach, tam w PIT-ach na przykład to widać, to będzie inne podejście do sponsorowania, ale to... Powinniśmy w końcu wypracować jakąś chociażby projekt, kompromisowy projekt uchwały kierunkowej, która by regulowała procedurę wspierania spółek, bo myślę, że tutaj nie dyskutujemy o tym, czy trzeba wspierać, bo pewnie trzeba wspierać. Pewnie trzeba się zastanowić, czy poziom wsparcia nie jest za wysoki, ale też chodzi o stworzenie pewnych zasad, że czego my oczekujemy tak naprawdę od tych spółek sportowych, nie wiem, widzów, kibiców, wyników sportowych. Nie ma żadnych zasad. I ja uważam, że inicjatywa powinna wyjść z Komisji Sportu. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, która posiada specjalną Komisję Sportu, tylko i wyłącznie dedykowaną tej działce. Zatem, Szanowni Państwo, to właśnie inicjatywa powinna leżeć po Waszej stronie. Oczywiście ja deklaruję wsparcie Komisji Budżetu, co już w Komisji Budżetu próbowaliśmy robić. I druga uwaga, która mi się podoba. Dzisiejsze głosowanie jest gigantycznie trudne, dlatego że w tym miksie, który otrzymujemy w tej uchwale, czy zmianie uchwały budżetowej, tam jest bardzo dużo sensownych rzeczy, bardzo niezbędnych do funkcjonowania miasta, jak chociażby podwyżki, regulacje, wynagrodzenia, baseny, mniejsze, większe remonty i tak kontrowersyjna sprawa wzbudzająca zawsze emocje, jakim jest dokapitalizowanie spółek sportowych. Rzucenie tego do jednego kosza no nie jest dobrym rozwiązaniem. Dzisiaj pewnie technicznie było to inaczej, zaprogramowanie tego trudne,
ale w przyszłości wydaje się, że takie rzeczy trzeba by wyłączać i na przykład poprosić Komisję Sportu chociażby o opinię dotyczącą tego punktu do kapitalizowania, tak aby można było to procedować niezależnie. Chciałbym się odnieść też do wypowiedzi kolegi Macieja Kałowskiego, który mówi, że trzeba by było pewne uchwały, pewne rzeczy, nie wszystkie wrzucać do uchwały budżetowej, a powiedzmy sobie w skrócie uchwały sportowe, że tak powiem, wyprowadzić w przyszłości poza, tak, no bo są dylematy, czy dzisiaj Szymon Górnik ma tak zagłosować, czy nie inaczej. Ja pamiętam parę lat temu pamiętam doskonale, jeszcze jak tutaj mój poprzednik siedział na, może nie na tym miejscu konkretnie, tak, ale kilku radnych głos SLD, którzy wtedy, kiedy do uchwały budżetowej były pewne rzeczy niewygodne wrzucane i tak były przegłosowane, no to byliśmy na alarm, no, a po kilku latach się cieszę, że kolega radny Maciej Glamowski zaczyna kolegi z SLD przyznawać rację, że wtedy to było dobrze robione, tak, że pewne rzeczy trzeba wyciągnąć. Pewne rzeczy trzeba wyciągnąć, natomiast zgodzę się też, jest kwestia dofinansowania szkół sportowych, tak jak Maciek Żebrowski mówił z Sławem przede mną. No, na Komisji Sportu ostatnio o tym zaczęliśmy rozmawiać, tylko mam pewne obawy, ponieważ pamiętam rok temu, też mniej więcej rok temu rozmawialiśmy, chyba była Komisja Sportu i Budżetu, były połączone, byli prezesi spółek sportowych, wrótem, a tutaj Michał mi uszczegóławia. Ta komisja się odbyła, tam w ślad za ustaleniami z tej komisji no miało pewne kroki zostać podjęte, ale one chyba do końca nie zostały podjęte, skoro po iluś miesiącach wracamy ponownie do tego tematu i kwestia drażliwa, tak, dotycząca sportu, która budzi emocje, a przynajmniej ma spokój, to mogę powiedzieć z uśmiechem na twarzy, tak, byłem kibicem GTM-u, jestem i będę. Tak samo kibicem Olimpii nie będę miał takiego dylematu, jak tutaj Szymon Górnik, tylko zagłosuję za. Natomiast dużo rzeczy w tym budżecie, które podnosząc rękę zaaprobuję, nie podobają mi się, ale to tylko tyle. Faktycznie na przyszłość trzeba by było nad tym naprawdę się głęboko zastanowić. Do najbliższych lat, ja myślę, że te 3-5 lat, dlatego że musimy się zdecydować rzeczywiście, czy będziemy dalej wspierali, w jakiej wysokości wspierali. Póki de facto można próbować sprzedać, można próbować z tego wyjść. Tylko rzeczywiście tego nie można robić też w pewien sposób gwałtowny, dlatego że jeżeli to zrobimy z dnia na dzień, to oznacza tak naprawdę, że prezes Olimpii powinien zgłosić wniosek o upadłość i to pewnie jutro, czy jeszcze dzisiaj po zakończeniu tej sesji. Zatem każdy wariant jest możliwy, ale trzeba tutaj wypracować jakiś konsensus. I widzę tutaj ogromną rolę Komisji Sportu. Czasami posiadanie dylematów świadczy o zdrowym rozsądku, a zbytnia beztroska może niepokoić. Ja myślę, że po prostu rozmawiamy o tym, czy roztropnie wydajemy publiczne pieniądze. Ja wychodzę z założenia, że możemy te pieniądze wydawać bardziej roztropnie i inwestować je w rzeczy, które uczynią nasze miasto mądrzejszym.